Siemanko, ja jestem Dexi i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zagramy sobie w chowanego z widzami, dlatego że nagrałem już 2 odcinki z tej serii i bardzo wam się to spodobało, więc lecimy z kolejnym odcinkiem. Ja już tutaj daję ready. No i cóż, szukającym jest Ksorek, z tego co pamiętam. O właśnie, tam jest szukający. Ja sobie pójdę po Power Cubesy, żeby mieć jak najwięcej życia, aby tutaj szukający miał ciężej mnie po prostu zabić, więc dobra. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych trollów, jeszcze ani razu nie było w żadnym z odcinków, ojeju. Bardzo przepraszam was za Messengera, bo ja zawsze zapominam wyłączyć dymków. No cóż, ojeju, nie, tutaj Ksorek zabił Quenisha. Niechcący uderzyłem właśnie Quenisha, ale nic się nie stało, dobra. Tutaj Ksorek idzie pozabijać inne szelki, ale ja tutaj ucieknę przed nim. Tutaj Chappie wydaje mi się, że ma lekkie lagi. Tak jak mówiłem, ma lekkie lagi, chyba dlatego zginął. Ale mam nadzieję, że my tutaj przeżyjemy jak najdłużej. Mamy tutaj 3 Power Cubes, więc mamy całkiem okej ilość życia. Dobra, ja się tutaj będę kampił w sumie. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Oj, chyba idzie do mnie. Idzie do mnie. Okej, trzeba uciec. Trzeba uciekać. Jest. Udało mi się go przechytrzyć, ponieważ on poleciał tam, a ja sobie tutaj poszedłem. Dobra. Ksonek zabił kucyka, więc zostało już 7 osób. I mam nadzieję, że uda mi się wygrać tą grę. Okej, chyba on zaraz będzie tutaj szedł w naszą stronę, ponieważ tutaj Wiktor nas trochę zdradził. Okej, tutaj mamy ognika. Dobra, kolejny zabił, Ksonek zabił Huxplayera. Więc tutaj zostało już 6 osób, całkiem mało już zostało. Strefa również jest całkiem mała, patrzcie, on nie wie, że my tutaj jesteśmy chyba. Błagam, nie zdradźcie. O, patrzcie, nie zdradzili mnie, ja tu sam siedzę. Ja tu siedzę sam. Patrzcie, dobra, Ksonek, tutaj Ksonek pojechał na tego Bartixa, ale nie wiadomo, czy uda mu się go zabić. Ja tutaj się będę kampił, mam nadzieję, że on nie wie, że ja tu jestem. Choć boję się, że w końcu sprawdzi tego krzaka. I zostało 5 osób, dobra. O nie, dobra. Kurde, no i chyba teraz najprawdopodobniej zginiemy. Tak, zginęliśmy, ale zobaczmy tutaj, co będzie się działo dalej. Kurczę, trzeba iść obserwować. Oglądaj. I tak. Co my tutaj mamy? Spidek i Ognik tutaj się kryją przed nim, ale raczej zwycięzcą zostanie w Koro TV. Tak, w Koro. Kurczę, Wiko to CV. Sorki, że źle przeczytałem. Dobra, uwaga, uwaga. Tutaj mamy już naprawdę mało osób zostało. Zobaczymy, kto zginie jako pierwszy. I zwycięzcą jest Ognik. Oczywiście pozdrawiam serdecznie Ognika. Udało mu się wygrać i teraz już się zabijcie. Tak, o to chodzi. No, zabij go. Zabij go. Okej, dobra. Tutaj Ognik, Ksonek pozwolił tutaj zabić Ognikowi siebie. Więc ogólnie zwycięzcą jest Ognik i bardzo gratuluję dla Ognika. No i widzimy się już w następnej gierce. Okej, wczytało nam już grę. Tym razem Huxplayer jest szukającym, więc zobaczymy, jak mi teraz, kurczę, co ja mówię w ogóle, jak mi teraz pójdzie. Chciałem powiedzieć oczywiście, jak mi teraz pójdzie, ale się jakoś dziwnie przejęzyczyłem. Dobra, tutaj Huxplayer nas goni. Ja chcę zebrać jak najwięcej Power Cubesów. Okej, mamy Power Cubesa. Nie, tego już nie będę zbierał. Huxplayer będzie ewidentnie polował na mnie, dlatego że wiecie, każdy ma full focusa na YouTubera. Tak jest w ogóle zawsze, w każdej grze, że każdy ma focusa na YouTubera. No ale cóż, tego się już nie zmieni. Tutaj Huxplayer, oj, chyba ma laga. Nie, boję się, że Huxplayer ma laga, dobra. Ja go tutaj uderzę. Co jest Huxplayer? Nie, Huxplayer ma laga i zaraz mu się włączy bot. Halo. Tylko nie zabijajcie go. Uwaga, Huxplayer ma laga, ale w sumie to nie zmienia faktu, że i tak w nas w końcu zabije. Bo nie wiem co on robi. Czyli może podejdę do niego, ale się trochę boję. Nie, dobra, nie walcie w niego. Nie strzelajcie w niego, ludzie. Nie strzelajcie w niego. No nie strzelajcie w niego! I Huxplayer się odladżył i mnie zabił. Oj, dziwna jest ta gra. Bardzo dziwna. Ciekawe, czy on w ogóle jest tutaj... Ciekawe, czy on jest...
Botem? Nie, dobra, on nie jest botem. No i nie, i zginąłem jako pierwszy w tej grze. No trudno, ale no niestety trochę mi nie wyszło. Ale zobaczymy teraz, komu pójdzie najlepiej. Tutaj Chappie będzie się chował. Ale niestety na marne, ponieważ Hasplayer tutaj go wyjaśnił i go zabił. Zostało 6 osób. 6 zadymiarzy w sumie. Liczba pozostałych zadymiarzy. Jeju, ale to jest dziwne. Liczba pozostałych zadymiarzy. Powinno być pozostali zadymiarze, coś takiego, a nie liczba pozostałych zadymiarzy. To jest naprawdę, no, średni jest ten język polski. Ale ważne, że w ogóle jest język polski. Okej, tutaj zobaczmy, co Hacksplayer wymyśli. Bartix tutaj próbuje zabić Bartixa. Oj, i ma laga. Ma chyba laga, ale już się odlagował. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Tutaj Ognika próbuje zabić. Wow, ile tutaj jest w ogóle osób, nie wiedziałem nawet. I zobaczymy, kto tutaj zostanie przy życiu jak najdłużej. Hacksplayer ma naprawdę spore lagi, co jest sporym plusem dla chowających się, bo zobaczcie, ile osób jeszcze żyje w tak małej strefie. Moim zdaniem, o, dobra, poszli do chmury, zobaczymy, kto przeżyje. Uwaga, kto wygrał? Chyba Bartix wygrał. Bartix jest zwycięzcą chyba. Chyba Bartix wygrał. Teraz ogólnie będę ja szukał, więc widzimy się w następnej gierce. Okej, wczytało nam tutaj grę, tak jak mówiłem, tak jak już wcześniej mówiłem, ja teraz szukam i mam nadzieję, że mi pójdzie bardzo dobrze. I w sumie wiem, zaczajmy się na kogoś w krzaku. To będzie całkiem... O, patrzcie. Cześć, cześć typie. Kucyka zabiliśmy. Ogólnie wydaje mi się, że mam całkiem dobrą taktykę, że będę się po prostu przyczajał w krzaku na jakąś osóbkę. I zobaczymy, co ogólnie z tego wyjdzie. Dobra. Uwaga, uwaga, będziemy sobie tutaj go gonić. Dobra, oni tutaj będą. Wejdziemy sobie może do tego krzaka, zobaczymy, czy czasem tutaj nikogo nie ma. Dobra, nikogo tutaj nie ma. I w sumie co, będziemy może jednak tutaj szukać po prostu innych graczy, a nie siedzieć w jednym krzaku. Wydaje mi się, że ktoś tutaj może być, ale nie ma nikogo. Dobra, tam nie ma, tutaj nie ma i tutaj też nie ma. No to możliwe, że jest tutaj. O, tak, tutaj ktoś był, ale Quenish tutaj był, ale on uciekł. Jak na razie chyba mi słabo idzie, nawet bardzo słabo bym powiedział. Ale spokojnie, zaraz to nadrobimy i złapiemy sobie może tego Quenisha. W ogóle Quenish to mój wspierający, więc bardzo serdecznie pozdrawiam. Oj, tutaj Quenish jest w bardzo słabej sytuacji, ale mnie porobił. Tego się nie spodziewałem, ale dużo mu to nie da, ponieważ i tak zginął. Ale ładnie mnie tutaj wykiwał, bo myślałem, że jednak pójdzie tam, ale poszedł tam. Dobra, tutaj nikogo raczej nie ma. Tutaj też, zobaczymy. Tutaj też nikogo nie ma. O, jest jednak. Witam Ciebie, Spidek. Udało nam się zabić kolejnego osobnika. I wydaje mi się, że tam ktoś może być. Nie, dobra, nikogo tam nie ma. Więc ktoś tutaj na pewno jest. Musi ktoś tu być. Jak nie będzie, no to nie wiem, gdzie oni są, kurde? Tutaj są. Nie. Tu są na bank, dobra, tutaj są. Jest. Mam kolejnego. Zostało 6 osób, ale gdzie oni? O, tam się ukrywają wszyscy. Się tam ukrywają, co się stało? Dobra, oni chyba tam zginą w tej strefie. Tak mi się bynajmniej wydaje. No nie, no nie zginęli. Dobra, ja tutaj spróbuję zabić tego ognika, no ale jednak mi nie wyszło. Dobra, zabijemy sobie Chappiego. Udało mi się zabić Chappiego, teraz pulujemy na Bartixa. I tak, zabiliśmy Bartixa. Polecimy sobie teraz na Hacksplayera. Uwaga, uwaga, Hacksplayer zginął i mamy kogo? Kto nam został? Ognik i Wiktor. Dobra, ja strzelam na ślepo. I wygrał Wikoto.tv. Bardzo pozdrawiam serdecznie Wikoto.tv. Udało Ci się wygrać kolejną grę, więc ogólnie, no to fajnie. Pozdrawiam Wikoto.tv. Oj, ktoś tutaj wyszedł. O, zaakceptujemy sobie Doublet Games. I mam nadzieję, że tutaj gościu ogarnie zasady, więc widzimy się po prostu w następnej gierce, kiedy już wytłumaczę Doublotowi Games, o co tutaj chodzi. I zobaczymy, kto będzie szukającym w następnej grze, więc no, widzimy się już, gdy nam wczyta meczyk. Okej, wczytało nam tutaj już grę i ogólnie szukającym jest Wikoto, który wygrał właśnie w poprzedniej gierce. I zobaczymy teraz, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie mi znacznie lepiej niż w poprzednich grach. Choć nie jestem tego pewny, ale jednak mam nadzieję, że uda mi się zająć przynajmniej te trzecie, czwarte miejsce.
Oj, tutaj mamy Wikoto, od razu tutaj mnie idzie atakować, ale ja tutaj przed nim chyba na spokojnie ucieknę. To już zobaczymy, okej. Jak na razie jeszcze Wikoto nikogo nie zabił, boję się, że tutaj ja będę pierwszy, ale jednak nie. Jednak sobie tutaj żyję, na pewno ktoś tutaj będzie. Mamy tutaj 3 osoby. Może ktoś tutaj jeszcze jest, zobaczymy. No nie wiem, aktualnie tutaj chyba w tym głównym siatkowym krzaku są tylko 3 osoby. Okej. Wikoto zabił Quenisha. Oj, tutaj idzie zabić kolejną osobę. Oj, tutaj walną supermocą. Zabijamy go, bo walną supermocą. Tak nie można. To było bardzo, bardzo niegrzeczne z jego strony. Nie podoba mi się takie zachowanie. Nie można trollować. Więc tutaj słabe zachowanie ze strony Xoneka. Chyba taki miał nick. Więc musiałem go tutaj zabić. Dlatego, że po prostu tutaj uderzył supermocą w szukającego, a mówiłem już na początku, że tego nie można robić, więc no, dobra, zostało 6 osób. Ja się tutaj wciąż może będę krył na środku i mam nadzieję, że tutaj o, właśnie Czapiego zabił Wikoto. Mam nadzieję, że tutaj Wikoto właśnie nie przyjdzie, choć tutaj idzie, ale i tak mam nadzieję, że uda mi się stąd uciec. Dobra, on wie chyba, że jesteśmy na środku, ale jakoś nie chce mu się podejść. O, dobra, podszedł w końcu. Oj, dobra, uciekam. I zobaczymy, dobra, uciekamy. Haxplayer tutaj, chyba Wikoto uwziął się na Haxplayera. Ja wracam w sumie do środkowego krzaka, bo tutaj mam, można powiedzieć, takie spore pole manewru, bo mogę iść w tą stronę i w tą stronę, więc okej. Dobra, mam nadzieję, że tutaj wygramy tę grę, miło by mi było bardzo, ale to już, no to już zależy od tego, czy jako pierwsi zginiemy, dobra. Oj, zaryzykowałem. O, co się stało? Nie no, myślałem, że mnie nie zabije. Myślałem, że on jednak odwróci się i pójdzie w tamtą stronę, żeby nas przechytrzyć. Ja myślałem, że ja go tak przechytrzę, ale niestety trochę nie wyszło. Choć gra jak najbardziej udana, bo zająłem 3. miejsce. I teraz w sumie będzie już ostatnia gra w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, kto będzie szukał, zaraz ustalę. I też widzimy się, gdy już wczyta nam tą gierkę. Dobra, wczytałam nam tutaj już meczek. Ogólnie zapomniałem powiedzieć, że zwycięzcą poprzedniej gry jest Doublet Games, któremu serdecznie gratuluję, go pozdrawiam. Zobaczymy teraz, jak nam się powiedzie ogólnie szukającym w tej grze jest Quenish, jeśli w ogóle wziął Bula, zobaczymy. Okej, mam nadzieję, że nikt mi nie zakosi tego Power Cubesa, dobra. Ten Power Cubes jest mój i uwaga, zobaczmy sobie tutaj, gdzie jest Quenish. Czy w ogóle jest on tutaj? No w sumie napisałem mu, że jest szukającym, ale on mi nie odpisał, ale mam nadzieję, że jednak zrozumiał, że on szuka. To już zobaczymy zaraz, okej. W sumie będę się tutaj kampił w największym krzaku. Albo nie, zobaczcie. Będę się kampił tutaj. Okej, zobaczymy. Może jednak poszukam, zrobię tak, że poszukam Quenisha, gdzie on tutaj jest. Jak na razie nikogo nie zabił, więc słabo. O, Quenish, dobra, zabił Quenish, więc on ogarnia, wie, że tutaj gra się toczy, więc o, jest tutaj Quenish, właśnie goni mnie. Oj, tutaj mam trochę kryzysową sytuację, choć nie, dobra. Nie jestem ostatni, Ognik jest tutaj ostatni, więc Ognik ma największe szanse na śmierć. Ja tutaj uciekam, oj, tutaj chyba się Quenish skupi na mnie, tak jak mówiłem, skupił się na mnie, ale mam nadzieję, że uda mi się uciec, jest, udało mi się uciec, odpuścił mnie chyba sobie, chociaż nie, dobra, uciekamy. No tutaj ma fokusa oczywiście na youtubera, bo czemu by nie? Patrzcie, robimy takie coś, że on tutaj wchodzi i my tędy uciekamy. Oj, proszę, nie. Jest. Jak ucieknę mu, to jestem Bogiem. Dobra, nie, oczywiście żartuję, ale mu niestety nie ucieknę. Nie, no niestety. Udało mu się mnie zabić, kurczę, ale to teraz zwaliłem. No nie wyszło mi, nie ukrywam, ale zobaczymy teraz, jak pójdzie moim znajomym, w sumie to nie są moi znajomi, ale moim widzom. Jeju, co ja w ogóle gadam w dzisiejszym odcinku. Okej, tutaj Quenish ładnie wjechał ultem. I czy to... Oj, ktoś... A, gościu tam wszedł do strefy jeju, ja myślałem, że on się tutaj na dole skampił. Bartik zginął. Tutaj Quenish wziął jego Power Cubesa i zobaczymy, co robi dalej. Idzie zabić Doublota Gamesa, najprawdopodobniej chyba się... Tak, dokładnie, zabił Doublota Gamesa. I uwaga, tutaj Ognika próbuje zabić. Czy mu się to uda, to zaraz zobaczymy, kto będzie tutaj zwycięzcą. Ja na miejscu ich bym się schował po prostu do strefy. I Ognik będzie chyba zwycięzcą. Tak, Ognik jest zwycięzcą. Serdeczne gratulacje dla Ognika. Ognik tutaj wygrał.
i w sumie będziemy już kończyć ten odcineczek. Więc no, to było na tyle w tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie do następnego materiału i cześć! Oczywiście pozdrawiam wszystkich widzów, którzy brali udział. Dziękuję Wam bardzo. Cześć!